Koło Fortuny decyduje, w jakim stylu robimy nutę, a ja kręcę dla mojej drużyny. Dobra, czyli dla mojej drużyny wylosował się gatunek w stylu lat 80. Jestem bardzo ciekawa. Jestem ciekawa też, jaki styl wylosuje druga drużyna. Ja liczę chyba na country. Ta, przewidziałem przyszłość. Stary farmer, farmę miał, miau. To jest country. Kochani, podzieliliśmy się na dwie grupy. Ja jestem w tej, która robi country, jestem trochę chory, ale zapraszam was do studia. Totalnie nie mój klimat. Mam taki katar. Ej, to dobrze, bo będę tak miał jak country owie. W ogóle coś nowego, nie? Tak tu jakiś drill, a tu country. Ale i tak wolę to niż lata 80. akurat ja, więc się cieszę, że jestem tu. Mordo, to czwórka cowboy, to nieważne jaki ty problem masz. O, chłopie, ale tu leciał Rockman. Nie będzie źle chyba. Ale taki pazur jest. Ty, ja muszę zmienić styl muzyczny. Fajna. Młodzie jak już czekał. Czemu nie wlazłeś? Tu siedziałem. A ty co wczoraj robiłeś, że jesteś taki... Jaki? Jaki? No, co dziwne, co byłem na Sleepin' Sledzie, wiesz. Tak jest! Robienie muzyki, nagrywanie tego. Powiedzcie mi jeszcze, że czeka tu Olek Jarek i zaczyna się teraz zakoncertować. Prosta droga, odkąd plany biały. Za plecami do tej pory w twarz. No, umiałem się trochę. Czuję, że ja na koncercie będę siedział z taką słomą tutaj, szklanką coli. I tu będzie wiaderko i ja będę... Albo zaczarowałeś to dzisiaj, albo dzisiaj mi nie poszło. Dzisiaj nie musiałem czarować. Dzisiaj nie musiał, czyli już kiedyś czarował. Dzień dobry, howdy partner! Ja powiem szczerze, tak naprawdę nie miałem nagrywać piosenki country, ale przez to, że pewnie jak wiecie, jestem wielkim fanem Red Dead Redemption i kowbojskiego klimatu, to postanowiłem się zamienić z Hanią. I słyszałem, że Mortal jest na refrenie. Tak, z Faustki na piosenkę. A może spróbujemy mnie, co? Wrzucić do refrenu. On tam ma dwa wersy, ale spoko jak chcesz. Nie, ja żartuję, ale podoba mi się ten refren i ja uwielbiam kowbojskie klimaty. Ja się jaram cały czas. Możemy spróbować po prostu i zobaczyć, czy to się nadaje, czy Mortalcio lepiej to zrobił, czy nie. Przede mną długa, kręta droga, strach opuścił mnie już. Jakoś mam taki głos, jakbym srał. Karty na stół! Super wyszło. Zarąbiście mówi zarąbiście. Jak coś. Hey cowgirl. Gonna ride my horse. Good girl. Fajnie, bardziej mi się podoba twoi part niż Mortalcia, więc ja bym zrobił tak, że tu Faust i ja to ty po prostu. Jak słyszę siebie tu i wyobrażam sobie, że jestem kowbojem, który tak śpiewa, to jakby jaram to fest. Ja chcę być kowbojem śpiewającym. Fajnie, mamy nagrane, proszę państwa, jestem zadowolony. A teraz czas na Hanusie. Cześć, hello. O, cześć kochani, cześć. Za wami tu najbardziej tęskniłam. Jestem bardzo ciekawa w ogóle, jak będzie brzmiał mój głos po trasie i po tym, jak go za mocno wykorzystałam. Ej, poczułam stres przedkoncertowy, no. Tak. Ale... Ważne, że Jędrek się obrócił i zrobił tak. Damy radę. Serce bije rytmie retro. Każda... Lata 80, a w nich ja i ty. O, ładnie. Ej, ja to mam głos. Mam słodkie sny, lata 80, a w nich ja i ty. Razi mnie blask jak nad parkietem kula. Nad parkietem kula. Ej, przepraszam. Wbiłam milion obserwatorów na Instagramie. Serio? Gratulacje. To jest Jessie! Jezu, dobra, idę płakać do łazienki, pa. Ale tylko nie słyszę słów. Nie spodziewałam się, że masz tak wysoki głos. Bardzo ładnie. My się też z Kubą nie spodziewaliśmy. Najlepiej to będzie zaśpiewać na koncercie. Znów głowa chmura. Nie, normalnie. Znów głowa chmura. Znów mnie rozczulać. Dobrze widzowie. Dzisiaj, kochani, nie jestem gotowa na robienie nuty, ze względu na to, że mam chore zatoki, chore gardło i jakoś nie czuję tego vibe'u dzisiaj, wiecie, nie czuję. Mam tylko 4 wersy, damy sobie radę. Syłam dziś pocztówki z tamtych dawnych lat. Boże, to wleci, jak ja tak będę tutaj po prostu fałszuję. Żeby nie było, ja ogółem tekst czytałem. Okej. Tekst czytałem i widziałem ten tekst, natomiast nie słyszałem melodii. Nic się nie dzieje. Mi jest wręcz miło. Czekaj, nie chcę się odkręcić. Długi gwint strasznie. Żartuję. O, dzień dobry. Chcesz to, uciekniemy w przeszłość. No i co, teraz została tak naprawdę tylko Faustynka i już nasza retro piosenka będzie nagrana. Także zaprośmy Faustynkę. Hej, jestem Faustyn,
słucham swojego głosu w ogóle, widzowie. Nie jestem chora ani przeziębiona, tylko po prostu mój głos jakoś w ostatnie dni nie lubi mnie chyba. Ale vibing. Wstałam wczesnym rankiem, bo goni mnie znów czas. Przykładam do ust szklankę, wzbudził mnie słońca blask. Wzbudził, nie wzbudził. Zbudził! Proszę Państwa, dojechaliśmy na miejsce. Pierwszą lokalizację, w której będziemy nagrywać, jest Western Camp. I ogólnie mamy wynajęte stroje. Nie wiem, czy coś z tego będzie, bo tutaj... My, słuchajcie, z Olim pojechaliśmy specjalnie przed i kupiliśmy damskie buty, proszę Państwa. Co? Ten wygląda jak stoi story, chudy. Pani, a czy ja z kolei nie wyglądam jak westernowska diva? Hej, dobrze jest! Jocie, dupca. Howdy, partner. Howdy. Ja stoję oparty tak i spoglądam na tego kowboja, który właśnie przechodzi na przykład. Proszę o dodanie dźwięku. Ubiję się nocą, sorry, tak już mam. Zawalić się to wygląda! Jest godzina 11:39. Maciuś? Mieliśmy zacząć o godzinie 10. 11:40. Zobaczymy, kiedy Genzy przyjedzie. Jest 11:52, Genzy dalej nie ma. Chciałem tylko powiedzieć, że to nie nasza wina. A ja mam pizzę na talerzu w ramach rekompensaty. Kręcimy dzisiaj klipy i wszystko mam dopięte na każdą godzinę. I wiecie co? Jesteśmy spóźnieni godzinę. Układ wymyśliliśmy. Chodźcie, zaprezentujemy układ. Serce bije w rytmie retro. Pani, ja już zaszokowałam. Jo! Oddawaj to. Pokaż. Patrz normalnie na to. Ojeju. Chyba cię zaprosimy do programu. Glow up. Dobra, co my to jeszcze mamy? Dobrze to wygląda? Dobrze, trzeba rzucić gumę na mnie. Mamy w tym momencie 35 minut na nagranie wszystkiego. Także jest naprawdę, kurcza, ciasno z czasem. O ja. Ciotka. Bartka kręcimy na salce fitness. Jest instruktorem w leginsach. Moja mama będzie ze mnie dumna. Serce bije w rytmie retro. Kurde, nie da się tańczyć na brodkach. Nie da się tego. A znasz swój tekst? Oczywiście, że znam swój tekst. No już go właśnie w tym momencie sobie włączę na wszelki wypadek, tylko miałem tylko chęci teraz rzucić się kimś teraz. Dobra, znam. Co to za magiczne pudełeczko pan ma? Słuchaj, to jest aparat rozmówczy, rozumiesz to? Klikasz takie coś i tu są ruszające się zdjęcia. Rozumiesz? Boomerski humor. Widzę teraz, jak już nagraliśmy kawałek, że w ogóle jesteśmy tak połamane z dziewczynami, że ciężko nam jakieś ruchy fajne robić. Ej, nie no, zarąbiste są te nasze nutki. Dzisiaj przesłuchaliśmy też nutę country i też wyszła super. Jest strasznie słaba pogoda, jeżeli chodzi o western. No właśnie, jest taka groźna pogoda. Cisza przed burzą, o. Teraz taki gwizdek powinien lecieć. Tak, totalnie. Mała, zgubiłaś się. Jak tam reżyserze? Tajrek! Mamy półtorej godziny na nagranie teledysku. To bardzo mało. To będzie najszybszy teledysk w najmniej osób. Ja proponuję, żebyśmy szli do tego baru faktycznie. Ale tak wiecie, jak już jakby klepali się po plecach. Tak wiecie, że zasłużyliśmy na robotę. Jakby, że jesteśmy taką zgraną ekipą. Jak zasłużyliśmy na robotę, to zróbmy tak, no. Przede mną długa, kręta droga. Strach obleciał mnie już. Proszę Państwa, kolejne problemy. Sraki dostałem. Nie to. I... Skręciłem kostkę. To też nie to, proszę Państwa. Faustyna skręciła. Zaczęło lać, to. A jak leje, to dętka, bo to dziki zachód, a na pustyni nie leje nigdy. Sprawdzamy, czy Patryk zna tekst. Albo ten teledysk wyjdzie totalnie słabo, albo śmiesznie. Albo jeszcze C zarąbiście. Oby to było C. Wjeżdżamy, konia. Konie! Ho! Teraz czas na lokalizację konną. Będziemy ujeżdżać koniki. Serce bije w rytmie wet, wow. Ty głupi jesteś troszeczkę. Taki trochę głupi, trochę słodki, trochę bat kubicki. Kochani, mamy kolejną lokalizację. Tym razem jest to miejsce, gdzie bardzo często bywaliśmy na filmach, czyli muzeum z grami retro. To jest takie po prostu zręcznościowe? Nie wiem, chyba to na start nie nacisnąłeś. Ej, ja jestem tą trzecią przyjaciółką. Co robicie, dziewczyny? Czekamy tutaj, aż zwolni się maszyna do tańca i pan przyszedł. Nigdy nie wiedziałem, żeby ktoś tak nad dupcą na maszynie tanecznej. Patrz. Wow!
szybko lecimy do kolejnej localization. Czy ja będę jeździł dzisiaj na Peli? Będziesz na Peli. Jest to mój czarny Mustang arabski. Małopolski. Wygląda jak szeryf. Mówiłem, że też ulepę. Co ty tam gadasz pod nosem? Że subskrypcji nie chcesz zostawić? Czy zaczepiają cię? Subskrypcji nie chcesz zostawić? Pa, 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 pa! Teraz już musisz ją zostawić. Co ty, stanik znalazłeś? A co to? Nie patrz? Kręćmy go, kręćmy. Tak. Tak, no załóż. Tu wkładasz właśnie, tak, tu jedną nogę, tu drugą i siedzi. Taki do konia, to nie pasuje. Nie no, siedzi nawet. Możesz tak zostać. Moja alergia już się uaktywnia, na konie jestem od razu najbardziej uczulona po kotach i psach, słuchajcie. Ale będzie fajnie. Mogę pogłaskać ją? Możesz oczywiście. Dobrze nie steruję. Dobra jest, co? Tylko cicho, żeby nie za głośno było, żeby nie wystraszyć koni. Przykładam do ust szklankę, zbudził mnie słońca blask. Oliwier znalazł jakąś to, jakieś błoto do buzi. Pewnie spod konia. Mnie też strasznie stresują konie. Ja się boję. Wiecie? Konie? Jak się skapał za mną. Pela jest taka charakterna, nie? Jak Pola prawie. Podjeżdżam pod samochód, widzę otwarty bagażnik. Nie zamykam go, idę do Bartka i mówię, że ma otwarty bagażnik. Jakby mój mózg już nie funkcjonuje. Ja do niego, a zamknąłeś? Nie. Ej, wiesz, że nawet przez sekundę nie przeszło mi przez myśl, że to jest dobry pomysł, żeby zamknąć? Szykujemy się na ujeżdżanie koni. My z Oliwierem będziemy tu obserwować, nie? Nie no, ja nigdy tego nie robiłem, więc też bym chciał się przejrzeć. Bardzo się boję koni. Przez to, że kiedyś byłem w Tunezji, byłem na takim koniu, który zaczął mnie pieprzać w krzaki. I potem stanął na dwóch łapach. Więc obserwuję stąd. Howdy! Proszę Państwa, koniki ujeżdżone. Teraz Patryk będzie rzucał sianem. Napracuje się trochę. Patrz. A ty co, uczulona na konie jesteś? Tak. Co z ciebie za cowboy, cowgirl? Na zdrówko. Godzina prawie 20. Słońce już zachodzi na tym dzikim zachodzie. I tym samym wracamy. Wracamy do normalnego świata. Przyszliśmy na kolejną lokalizację i tutaj nagrywamy zwrotkę Bartuśki i on będzie tutaj prowadził nam zajęcia fitness. Moja dupka nigdy nie wyglądała tak dobrze. Dobrze! Mhm, tak jest! Wyobraźcie sobie, że te bicepsy to wasi ex. Zgniatacie je dobrze! Ej, Bartek wygląda mega dobrze. Ale mam biodra, co? Nigdy nie miałam takich bioder. Wow, wy naprawdę wyglądacie super! Co nie? Świetna! Ej, jak fryzurka? Kupiłam telewizor i to taki duży. I wiesz co? Jest czarno-biały i nie zacina. A śnieży? Śnieży i to grubo. Zajmujmy się z wami. Ogólnie, jak Bartek staje na tym, to widać tylko jego bluzę, nie ma nóg. A, moja guma! Bój mnie! Robię łódź skupany! Dawaj to! To była przesada i peruka w tym momencie schodzi. Nie, ja cię pobędę kropilka. Dobra, koniec tego dobrego. Rozstawiamy się do klipu. Mama psuje zabawę. Oczywiście, że tak. To jest 80's Gen Z. Każdy z nas chciał być wielki. Dziś spełniamy Spodziłam się bardzo, jest bardzo gorąco, ale jest super. Nie mogę się doczekać już teledysku. Ale mam ogoloną pachę. No, tu Hani nie było. Tak. Fajne, fajne. No, no, fajne. Jaka słodka, patrzcie. Jaka słodka. Nigdy więcej fitnessiarskich teledysków. Lecimy do kolejnej lokalizacji i tym razem skupiamy się na Juliczce. A, dobra, to jest sukienka jednak. Tak naprawdę, Hanna Montana?
Miley Cyrus to ja, a nie jak ona miała? Miley Cyrus była prawdziwa. Słuchajcie, właśnie jesteśmy na ostatniej lokalizacji i są to błonia, więc to jest takie fajne, duże pole, gdzie możemy sobie pohasać. Akurat wyszło słoneczko, bo było wcześniej zachmurzone, więc idealnie, bo jest już pomału taki zachodzik. Nie mogę się doczekać już efektów końcowych tego teledysku, bo wyjdzie naprawdę fajnie. Tam był lepiej wydeptany. No i co? Czyli są kreski. Barz Sosnowskiego. Nie dotknij Wika, bo umrzesz. Z czego? Umrę. Tego? Serce bije w rytmie retro. Chcesz to polecimy w